Wakacje, wakacje i po wakacjach. Dzisiaj oficjalnie rozpoczął się rok szkolny 2013-2014. Uczniowie podstawówek, gimnazjów, liceów oraz techników, jedni z uśmiechem na ustach, drudzy troszkę bardziej przygnębieni, tłumnie ruszyli do swoich szkół, aby tam usłyszeć pierwszy dzwonek. Jedno jest pewne, tegoroczny czas wypoczynku, relaksu i niezapomnianych wrażeń właśnie upłynął i rozpoczął się okres ciężkiej nauki. Spytaliśmy nyskich uczniów, jakie jest ich nastawienie do rozpoczynającego się roku szkolnego. Pozytywne nastawienie. Dobrze będzie. Źle. Bo szkoła. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ogólnie boisko bardzo nam się podoba, dlatego wydaje nam się, że będzie w porządku. Źle. A super. Cieszę się, bo znajomych mogę spotkać, których dawno nie widziałam. Jak widać, powrót do szkoły po wakacjach nie dla wszystkich jest aż tak przykry. Bywa i tak, że wraca się do niej nawet wtedy, gdy jest się już jej absolwentem. Jestem już na studiach, ale fajnie tak sobie sentymentalnie powspominać, prawda, stare czasy, stara szkoła, fajny klimat, ci ludzie, znaczy ludzie inni, co prawda, niż z mojego rocznika, ale mimo wszystko ten luzik, ta atmosfera, coś pięknego. Podczas wakacji w szkole może nastąpić wiele zmian. Wiedzą o tym uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, bowiem to właśnie tam dzisiaj oficjalnie otworzono nowy kompleks boisk. Pomysł rodził się już dawno, bo boiska, którymi dysponowaliśmy, były owszem piękne, bo duże, ale niestety ich stan techniczny pozostawiał wiele do życzenia. Ale sam pomysł bez możliwości sfinansowania byłby niczym. Mieliśmy troszkę wpływu na charakter projektowanych boisk. Dzięki uprzejmości dyrekcji i starostwa pozwolono nam troszkę sobie pomarzyć. Boisko do piłki ręcznej, pełnowymiarowe. Również pełnowymiarowe boisko do koszykówki. Dwa boiska do tenisa ziemnego, ale wielofunkcyjne, to znaczy będzie można tam też grać w siatkówkę. I boisko do mini piłki nożnej o wymiarach 25x50, tak żeby można było rozgrywać zawody m.in. damskiej piłki nożnej. Jak zapewniają władze placówki, boiska są otwarte nie tylko dla uczniów rolnika, ale również dla wszystkich mieszkańców miasta, którzy mają ochotę spędzić swój wolny czas na sportowo.